Dzień dobry ogrodnicy, zabrałam się za sadzenie cebuli ze siewu już do gruntu i jak już byłam tak dalej niż w połowie pracy to sobie zdałam sprawę, że w ogóle wam nie pokazałam mojej cebuli no nadrabiam kiedy nie wygląda już tak dobrze, zostało mi tyle, taki pęczek, ta cebula rosła dokładnie w tej doniczce była cała wypełniona tam było może z 200 nasion, może więcej kiedy cebulę wyjęłam otrząsłam ją całkowicie z bryły korzeniowej opłukałam korzenie przycięłam o połowę i górę cebuli też skróciłam o 1 trzecią kiedy zaczęłam wysadzać to oczywiście rozpoczęłam od wysadzania tych najgrubszych więc w tym momencie teraz zostały mi te najcieńsze a nie mam przy sobie statywu, więc będzie mi się tu trochę trzęsło, a ręce mam brudne od ziemi, ale wam spróbuję pokazać, jak te cebulki mniej więcej wyglądają. Czyli po prostu mamy taki ala, mały szczypioreczek, i na końcu zawiązuje się nam taka maluteńka cebulka. Sorry za mój manikir, ale już ma trzy tygodnie i no nie wygląda najlepiej. I te cebulki. Takiej właśnie postaci już pod koniec kwietnia ja po prostu wsadzam do ziemi, robię tym pikownikiem otworki małe i umieszczam dosyć gęsto te cebulki po to, żeby ewentualnie później w miarę potrzeby je sobie przerywać. Jeżeli chodzi o termin sadzenia, to możecie sobie dowolnie tutaj ustalić mniej więcej tak od połowy kwietnia do połowy maja. No wszystko zależy od tego, jaką macie tą cebulę. Zawsze sprawdzajcie na opakowaniach nasion, które wysiewacie. Moja cebula była już od jakiegoś miesiąca w tunelu foliowym, więc ona przez cały czas się hartowała. Teraz tego nie widać, ale te cebule po prostu w tej doniczce stały, zwarto. Nic się nie pokładało, były naprawdę fajne i są ładne, Ma, miały bardzo mocne bryły korzeniowe. A przez to, że ja te korzenie przycięłam, no to są zdecydowanie mniejsze, ale cebula, tak samo jak por, po przycięciu bryły korzeniowej doskonale sobie radzi z wytwarzaniem kolejnych korzeni, więc szybko. To nadrobi. Jeżeli chodzi o posadzenie takiej cebuli sianej z nasion, to ona w tym roku już urośnie nam no dokładnie taka, jakbyśmy sadzili ją z dymki. Problemem może być bardzo często to, żeby trafić na zdrowe nasiona, które będą po prostu żywe. Ja w całej swojej historii wysiewu nasion cebuli naprawdę chyba częściej trafiałam na nasiona martwe niż na nasiona żywe. I to jest takie trochę deprymujące, dlatego że no wysiewamy coś, czekamy, czekamy, nic nie wschodzi, wysiewamy drugą część nasion z opakowania, znowu czekamy, nie wschodzi nic, aż już jest za późno, żeby siać. No i tracimy taki sezon, więc no najlepiej kupcie sobie nasiona chociaż z dwóch różnych źródeł, i jeżeli nie dwie, te same paczki tej jednej. Odmiany to na przykład dwie różne odmiany. To zawsze w jakiś sposób zwiększy taką szansę na to, że nasiona będziecie mieli żywe. Bo to często też nie chodzi o to, że nasiona są stare i dlatego one nie kiełkują, tylko częściej przyczyną jest to, że były przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze, po prostu w złych warunkach, nie przedłużając. Ja zabieram się za wysadzeniem pozostałej mojej cebuli. W tym roku będzie ogród naprawdę cebulowy, cebula jest wszędzie i ta. Z nasion i ta z dymki, i takiej na wiosnę, i takiej jeszcze zimującej, wsadzonej całkowicie niedawno. No, cebuli to mi nie powinno braknąć w tym roku. Taki jest mój cel. Dajcie znać, czy uprawiacie cebulę z dymki, czy z nasion. A może w ogóle nie uprawiacie, a może uprawiacie taką i taką. Jeżeli macie jakieś swoje takie triki dotyczące udanej uprawy cebuli, coś, co u Was sprawdza się tak najlepiej, co. Co moglibyście po, po prostu poradzić innym, to koniecznie dajcie znać. Ja się chętnie z tymi trikami zapoznam. Na pewno wywiąże się ciekawa dyskusja. Kto uprawia cebulę, to niech pisze, jak to robi, a kto nie uprawia, a chce, to niech zadaje swoje pytania. Ja i inni ogrodnicy postaramy się odpowiedzieć. I jeszcze raz przepraszam za trzęsący się obraz i do usłyszenia.